Łukasz, Oliwia, bardzo miło mi was widzieć na Party Fashion Night, nowa nazwa, więc w głowie nowe zadanie. Powiedz mi, jak ta kreacja powstawała, a Oliwia jeszcze mi zaraz powie, ile w tej sukience jest ciebie? Kreacja jest inspirowana moim ostatnim pokazem, Jemią kocha Islandię, ale też inspirowana młodością, inspirowana Oliwią, tym, że jest bardzo szykowną, młodą dziewczyną. Ja sobie wymarzyłem w tym roku, że muzą powinna zostać twarz nowego, fantastycznego pokolenia młodych, super zdolnych dzieciaków, które wchodzą w ogóle w dorosłość. Myślę, że nasze wyjście dzisiaj to jest trochę taki hołd do minimalizmu, kobiecości. Też chcieliśmy być bardzo szykowni, skromni, ale też bardzo powerful i tacy... Wszystko się udało. Bardzo nam miło. Ja zawsze wyznaję zasadę less is more i myślę, że Oliwia swoją osobowością, urodą podnosi ten look. Czy czujesz się, Oliwia, sobą? Tak, bardzo, bardzo czuję się swobodnie w tej stylizacji, no przede wszystkim jest przepiękna, za zobaczenie bardzo dziękuję. Co mogę powiedzieć więcej, no jestem zachwycona. A czy mam dobre wrażenie, niemylne, że jesteś trochę zestresowana tym, że jesteś muzą, że to jest jakaś taka nowa sytuacja? Trochę tak. Uśmiech był taki niepewny. Nie, tak? Spędziliśmy cudowne ostatnie dwa dni, w ogóle nie jesteśmy zestresowani. Robiliśmy już takie mniej poważne wywiady. Robiliśmy, ale czy czujesz się zestresowana? Nie, może... Czy wujek cię stresuje? Nie, jest to dla mnie nowa sytuacja, ale czuję się raczej swobodnie. Zapytamy o ten jeszcze pierwszy telefon albo wasz pierwszy kontakt. Jak się w ogóle poznaliście i jak potem padła ta propozycja? Tak naprawdę ja Oliwię znam od wielu lat, bo miałem ogromną przyjemność i sentyment pracować z jej mamą, co świadczy o tym, że już trochę pracujemy. I widziałem, jak dorasta. I stosunkowo my się poznaliśmy w sumie niedawno. W tamtym tygodniu zrobiliśmy Nie, to nie jest tak. W tamtym tygodniu zrobiliśmy pierwsze wspólne wyjście, to miałem na myśli, pod tytułem film Ania i premiera, na którą miałem przyjemność ubrać Oliwię. I wreszcie mogliśmy przez jakiś czas spędzić trochę więcej czasu, poznać się. Myślę, że znaczy z mojej strony jest coś takiego, że zatrybiło, mówiąc kolokwialnie, że no nie, wiesz, chcę używać swojego języka. Jak mówi młodzież? Kliknęło. Kliknęło. No i po przeprowadzce do Warszawy będzie miał cię kto ubierać. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Myślę, że fajnie. Bardzo fajnie.